O proszę, chyba znaleziony sekrecik. Pierwszy sekrecik znaleziony, no to elegancko. Wcale nie był taki zły, w sensie taki trudny. I tutaj jest chyba lód. Dobra, czyli pierwszy sekrecik znaleziony. Było to troszeczkę amunicji. No, zawsze spoko, że tak powiem. No i teraz możemy sobie spokojnie już wrócić na statek. No i kontynuować naszą wędrówkę po nim. Czyli jednak dobrze zrobiłem, że się wczytałem i do tego momentu. Bo jak widzicie, to było warto. Znaczy, w sumie ten moment wychodzi na to, że można ominąć, bo ta łódka jest chyba tylko potrzebna do tego krótkiego momentu tam, żeby dopłynąć na koniec tej rzeki, bo tam dalej i tak trzeba ją opuścić chyba. Ale wiecie, no ale oficjalnie, żeby niczego nie pomijać, to oficjalnie zostało to... O, skrót jakiś taki? A, to jest te zejście takie, dobra. Specjalnie tutaj na barierki nie zrobili, żeby przypadkiem... Tam też na końcu nie ma barierki, ale tam niczego nie ma. Dobra, czyli tutaj to wszystko, jeszcze tylko jedną rzecz chciałem zobaczyć, co mi się wydawało, że coś jest na rzeczy. A propos właśnie tutaj tego skoku, muszę to jeszcze raz zobaczyć, bo wydawało mi się, że tam przede mną coś jeszcze jest, w sensie skoczmy tutaj. O, tutaj. O, właśnie o tym mówiłem. Widzicie? Mi to wygląda na kolejne secret przejście. Czyżby był sekret tak blisko, dwa sekrety blisko siebie? No, to byłoby całkiem fajna sprawa. Ale to naprawdę mi to wygląda na po prostu świecie jakiś secret. Ale chyba Bloody go znalazł, więc jak najbardziej na plus. Dobra, zejdźmy teraz na dół, zobaczmy, czy faktycznie tutaj jest ten sekrecik i... Nie było jeszcze żadnego boom. O proszę, nabój do mini atomówki. I co, tylko tyle? Tylko tyle? Kurde. No dobra, cóż, że tak powiem, nabój do mini atomówki jest, ale sekretem to nie jest. Patrzmy, nadal jeden sekret na trzy, czyli fajne miejsce, ale nie sekret, zwykłe miejsce z, po prostu świecie, z mini atomówką, z nabojem do mini atomówki, nie, przepraszam, z mini atomówką, nabojem do wyrzutni mini atomówek. To chciałem powiedzieć. No dobra, i teraz tak na dobrą sprawę oficjalnie możemy już po prostu świecie wskoczyć do łódki. Tak mi się wydaje, że już tutaj na górze robić nie ma za bardzo co. Tutaj już nigdzie przejścia też nie ma, więc do łódki jak najbardziej możemy wskoczyć. No i po prostu możemy popłynąć teraz już tak oficjalnie dalej, co nie? Bo wcześniej to tak poszedłem nieoficjalnie. Dobra. O proszę, tak, takie ładnie ten, spróbujemy, zobaczę, czy się uda wskoczyć po prostu na to, czy będę musiał jeszcze dodatkowo wejść. Dobra, spróbujmy. Hop, no i chuj. Że jak powiem, nie udało się. Dobra, teraz spróbujmy tam się wejść na to. Dobra, no nie było tak źle, na miarę szybko Lara tutaj wbiła na to. No dobra. W ten sposób zdobyliśmy właśnie kolejny fajny środek transportu. Dobra, płyniemy. Poczekaj, tym się do przodu płyniemy, tak? Nie, dobra, kontrolujemy się do przodu. To oczywiście patrzę cały czas, czy na dnie przypadkiem nie ma żadnych niespodzianek, ale z tego co widzimy, nie ma chyba. Oczywiście włączyła mi się całkiem klimatyczna muzyczka taka, wprawiająca w nastrój. I teraz tak. Dobra, to teraz trzeba po prostu popłynąć tam, gdzie byłem, co nie? Czyli właśnie tutaj tą rzeką. Na górze zdobyłem tutaj itemki. Teraz tutaj, co jest ciekawe, to mnie ciekawi właśnie tutaj ten moment, nie? Zobaczcie. O, tu jest coś ciekawego. Takie pytanie... teoretyczne. Czy ja mogę do tego wzejść? Zobaczmy. Poczekaj, bo teraz muszę ten... No i proszę, udało się. No jak jakiś obrót taki dziwny zrobiłem. A zapisać się? No, nie wiem gdzie, poczekaj. No, możemy się zapisać na kolejny sejwik i idziemy wyżej. O, to jest chyba właśnie droga do tej kolejnej apteczki, tej, której widzieliście za szklaną szybą. Tak mi się wydaje, wiecie? Czyli chyba zdobędziemy tą apteczkę, którą widzieliśmy za szklaną szybą, praktycznie na samym początku. Tylko tu już widzę, że będzie jedno utrudnienie, ponieważ będzie trzeba chyba przepłynąć kawałek, zobaczmy.
Chyba tak. No niestety trochę jest mroźnie. O kurczę, jest bardzo mroźnie. Gdzie tu jest wyjście? Gdzie tu jest wyjście? Chyba chcą mnie po prostu zabić. Wiecie co, ewentualnie... Ewentualnie jeszcze to jest jakiś troll od twórców i stwierdzili, że zrobią sobie taki żarcik pod tym względem, że tak naprawdę tutaj niczego nie będzie i po prostu wpłyń tutaj, żeby się zabić. Na razie tak to wygląda. Wygląda to jak pułapkę po prostu, która została chociaż... Nie, jednak coś jest. Dobra. Kurczę! No nie wierzę! Poczekaj, na pewno w tej wodzie niczego nie ma? Nie no, nie ma. Po prostu w świecie to jest ten. To jest po prostu w świecie śmierć. Dobra, ale teraz zauważyłem, bo te przejścia są tutaj na białym tle, często są takie mocno niewidoczne. Ale tu teraz już zauważyłem, że faktycznie tam było przejście, tylko trzeba się w odpowiednim momencie wybić. Dzięki temu uda mi się dostać dalej. Super. Dobra, no to wy co, wybijamy się odpowiednio. O! Jest, jest, jest! Jest! Uhuu! Czyli co, idziemy ten, odkrywać tajemnicę. Dobra, zaparkowałem w sumie swoją... Poczekaj, bo no nie, nie... To jest co, jakiś labirynt może mi zrobić? Tu jest jakieś wyjście... O! Chodźmy tędy najpierw, już wiem gdzie to jest. To jest właśnie to za szybą. No i proszę, drugi sekret. Dosyć całkiem dużo rzeczy dostałem, co nie? Tam widziałem jakąś apteczkę, chyba też dużo... Trochę amunicji. Do granatnika być może i czegoś jeszcze dostałem, no dobra. Super, drugi sekret już załatwiony. Dwa sekrety, a mam wrażenie, że to dopiero początek poziomu, więc... Chyba całkiem dobrze, co nie? No dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, gdzie jeszcze prowadzi ten tunel, bo widzimy, że on jest całkiem długaśny. Dobra, tu trzeba się chyba odwrócić, tak? Chyba tak, dobra, odwróćmy się. No jestem ciekaw, gdzie on nas, gdzie wyprowadzi nas ten tunel, zobaczmy. O kurczę, to taka niespodzianka. Czyli krótko mówiąc, takie wyjście dodatkowe, dobra, nie szkodzi. Szybko wbijemy do... A nie, nie w tą stronę, Laro! Wbijaj do łódki, dobra. Wbija do łódki, że tak powiem, nic nie straciliśmy, możemy... możemy płynąć dalej. Tak, tu ja się zapiszę. A, poczekajcie chwilę, zaraz wracam. No dobra, już jestem. No dobra, no to co, lecimy chyba, co nie? Dobra, tutaj, o właśnie, bo to jeszcze była ten, były te flary na podłodze, co nie? Ja je teraz nie mam wziętych, więc teraz wyjdźmy może. Wyjdziesz na szlara, czy nie wyjdziesz? Poczekaj, jak tu się wychodzi teraz, co nie? Wiem, była taka fajna muzyczka, ja wskoczyłem po flary, co nie? Naprawdę. To znaczy się Lara wskoczyła, przepraszam. Ja bym wskoczył. Elegancko i to zrobiliśmy jeszcze w takim czasie, że zero tych problemów. Dobra, wiem już chyba o co chodzi ogólnie. Chodzi o to tutaj, to jest taki problem. Teraz już wiem przynajmniej o co chodzi. Jesteśmy tu, mamy przeciwników, to swoją drogą, zaraz się nimi zajmiemy. Ale tu mamy bramę, co nie? No i brama powoduje, że my nie możemy przejechać. Są mi przeciwnicy. Brama powoduje, że my nie możemy przejechać, dlatego ja tutaj zaparkuję. Teraz tak, wsiadaj, Laro. Dobra. No niestety nas na końcu oczywiście we mnie strzelił. No i tu jest właśnie taki problem, że faktycznie... no te przejście jest zamknięte, czyli po prostu wróciliśmy do miejsca wyjścia, a i tak prawdopodobnie bez tej łódeczki byśmy dalej nie przeszli, jakbyśmy otworzyli te bramy, wiecie? Tak mi się wydaje, więc w sumie dobrze wyszło, że ostatecznie to załatwiliśmy. No dobra, no to wejdźmy na to. Czy coś jest? Czy da się to dostać tam wyżej, na ten most? To nie wygląda, nie, no raczej nie, to jest już poza mapą, więc nawet jeśli nasza Lara teoretycznie by doskoczyła, to raczej byłaby niewidzialna ściana. Dobra, no to co, idziemy. To już przez to przechodziliśmy już przez ten krótki momencik, więc wiem jak to wygląda. No i musimy po prostu gdzieś tam pójść i otworzyć tą bramę, żebyśmy dalej mogli łódeczką przepłynąć. Tak mniej więcej wygląda plan.
No i tak też zamierzam oczywiście zrobić. Będzie pewnie dużo walki po drodze, ale dla Bladiego nie ma nic trudnego. Wszystko się ogarnie. Bez problemu i elegancko. No dobra, to chyba tutaj teraz... no to nie, to tutaj już pamiętam. Hop, dobra. Jesteśmy elegancko, tutaj za chwilę na nas wyskoczy przeciwnik. Ja się teraz trochę bardziej rozglądam. Czy tutaj przypadkiem nie ma czegoś jeszcze, co nie? Ale nie, widać, nie, że nie, raczej nie ma. Jeszcze jeden sekret mamy do znalezienia, więc też fajnie byłoby go, faktycznie fajnie byłoby go znaleźć. O, no i z tego to się ładnie przeciwników zabija, co nie? Nic z niego nie wypadło, idziemy dalej. Tu trochę tych przeciwników będzie, z tego co pamiętam, co nie? Było ich tu paru. Tutaj pieseł na nas wyskoczy, gdzieś tam. Na szczęście jeden strzał z igla i pieseł nie żyje, więc naprawdę nasza Lara jest tutaj okrutna. No ale Polarze, każdy się może mógł tego spodziewać. Dobra, teraz nie idźmy jeszcze tam, tylko tu pozwiedzajmy trochę. Tu ktoś rozpalił beczkę, żeby trochę cieplej było. Oprócz tego mamy drzwi, które są... Nie, to jest bardziej, chyba to jest okienko akurat. Okienko, czyli do środka prawdopodobnie będzie można się dostać. I jest trochę amunicji, to jest amunicja do shotguna, jak się dobrze orientuję. I też mamy tu jakby... Coś jakby wejście z jednej strony. Tu jest zbyt stromo. Ale poczekaj, zobaczmy. Coś jakby, widzicie, coś jakby takie przejście tam było, co nie? Coś jakby było takiego. Dobra, nieważne, trochę się powygłupiałem, nieistotne. No dobra, nieistotne, co nie? I tak ten. No dosyć nieistotne, dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. No chyba tutaj już niczego nie ma ogólnie. Czyli tu jeszcze coś widzę na górze, zaraz przyjrzę się temu. A z tej jaskini przybyliśmy, tak? Dobrze pamiętam? Tak, z tej jaskini przybyliśmy. Poczekaj, jeszcze tutaj tylko coś patrzę. Czy tutaj coś nie ma przykrytego? O, tutaj? A nie, Boże, z daleka to wyglądało, jakby coś za tym było. Dobra, czyli jest tylko jedna droga. Wszystko tu zostało spenetrowane, idziemy. I tutaj na nas wyskoczy taka surprise, większa niespodzianka. Schowajmy się, zanim odda ostatni strzał, elegancko. Akurat z niego coś wypadło, z tego co pamiętamy. No, jest, oczywiście jest amunicja. No i idziemy tutaj dalej. Już nie będę zapalać flary, bo wiadomo, że tutaj niczego nie mam, bo sprawdzaliśmy to wcześniej. Jesteśmy teraz tutaj. To tak, tu jest trochę więcej, znowu to jest jakieś rozwidlenia są, dlatego najpierw chyba zwiedzimy sobie ten budynek, a dopiero potem będziemy zwiedzać resztę, wiecie? Tak zrobimy, bo i tak muszę w ostateczności się wrócić. O kurczę, to się nie otwiera? To co ja zrobiłem? To jest na włącz i wyłącz, dobra, to włączmy. O cokolwiek chodzi, lepiej chyba włączyć niż nie włączać. Dobra, i mamy też jaskinię. W jaskinie w formie przejścia i mamy też... Co to jest? Słyszę też jakiegoś przeciwnika jakby, co nie? Kurczę, za dużo, stanowczo za dużo tu przejść jest w jednym momencie, co nie? Bo teraz widzimy, że... Znaczy, ja tam pewnie jeszcze będę wracać, więc na razie się o to nie martwię, ale już widzimy, że jest stosunkowo dużo przejść w jednym miejscu. Mamy też tutaj drzwi, które się ciągle otwierają, zamykają. Zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj nie ma niczego. Przynajmniej pozornie. Ale już widzimy, że chyba jednak niedokoniecznie tu faktycznie niczego nie ma. Dobra, poczekaj, oddalmy się troszeczkę. Czy nasza Lara tam doskoczy? Nie. Tutaj nie, a przybliż, poczekaj, pójdźmy tutaj. Nie no, wygląda to tak, jakby nasza Lara mogła tu... Kurde, no nie wierzę. Wygląda to w ten sposób, że teoretycznie... Zobaczcie, nasza Lara moim zdaniem tu może doskoczyć. Patrzcie, ale z jakiegoś powodu... Teraz trochę się jakby przesunęła. Z jakiegoś powodu nie chce się tego złapać. Co jest niedobre, ale stąd się chyba... A stąd też nie chcę. Poczekaj. No, Laro, kurde, co ty trzask? Co ty robisz? No przecież ewidentnie to nawet nie jest jakoś wysoko. To powinnaś się tego złapać na spokojnie. Laro, ty dowcipnisio, złap się tego.
Halo, halo! No nie, 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 nie da rady. Dobra, trudno, nie da się. Próbowałem, niestety się nie udało. Teraz przejdźmy przez to. Da radę? Kurde, co ja zrobiłem w tej chwili? Nie, to nie do końca o to mi chodziło, Laro, wiesz? Trochę się pomyliłaś. To masz przez te drzwi przebiec żywa. Spróbujmy jeszcze raz. Może tak na... Nie, 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 na krzywy nie ma sensu. Trzeba to zrobić taktycznie jednak. Widzicie, ktoś zamontował takie samo otwierające się drzwi, które zabijają pracowników tutaj. Czyli zróbmy to na spokojnie jednak. Jeszcze jeden podejście się uda? Uda się. A, udało się, dobra, jedne drzwi załatwione. Dobra. Jakoś tak tu ciemnawo, czy mi się tylko tak wydaje? Dobra. Ej, czy on żyje? Co to było? Widzieliście, co on zrobił? Ale numer, on się skradał, czaił się. Widzieliście, co on zrobił? On tu kucnął sobie i się chował za zasłoną. A to spryciura jeden, co nie? Spryciarz. Pierwszy raz coś takiego widzę w ogóle w Tomb Raiderze. Nie wiem, czy to był jakiś błąd, czy to tak rzeczywiście miało wyglądać? Ale naprawdę spryciarz się nieźle ten. Tak schylał się, co nie? Żeby Lara go nie zauważyła. Tu mamy mapę, która jest tak rozmazana, że nie za bardzo cokolwiek z niej widać. Ale mamy, jakbyście chcieli. No. A, to jest Antarktyda. Ja się przez chwilę zastanawiam, jaka to jest mapa? A to jest Antarktyki mapa. Dobra, weźmy tutaj szklankę wody. Nie, nie możemy. Ale mamy też złoty komputer. To może ze złotego komputera może... Nie, to są takie, w sumie to jest taki bardziej zardzewiały komputer. Klawiatura jest trochę mało wyraźna. I mamy też przełącznik. Przełączmy. No i coś się wydarzyło, to mam nadzieję, że to nie jest czasówka. Coś się wydarzyło, otworzyło się coś się otworzyło. Pamiętam, że na dole też był taki przełącznik, który nie wiadomo było, co robi. Ale na pewno nie otwiera drzwi, które są tuż obok. I mamy tutaj też... Łom. O kurcze, pamiętam, łom mi się kojarzy akurat... łom. Prawdopodobnie w tym przypadku on będzie służyć nam do otwierania różnych przejść. Ostatnio łom mi się kojarzy z Tomb Raiderem czwóreczką, gdyż w czwóreczce był łom. Ja w czwóreczkę przypominam, że grałem, to był mój pierwszy Tomb Raider. I w czwóreczce faktycznie był łom. Ale ich tu nagle przybyło, ich tutaj trochę tych wojowników. Więc ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobnie za pomocą tego łomu będziemy mogli coś otworzyć. Być może na przykład otworzyć, rozwalić tą kłódeczkę tych drzwi kłód. Albo nawet za pomocą łomu będziemy mogli otwierać zamki. Nie? To też jest taka możliwość, wiecie? W każdym razie na pewno to jest na plus, znalezisko na plus. Zobaczmy, czy to jest cały czas tu przełączone. Jest. O, apteczka, jak ja tego nie zauważyłem? Chyba, że to się otworzyło w wyniku naciśnięcia tego przycisku. A naciśnijmy jeszcze raz. O, faktycznie. Czyli krótko mówiąc, wybraliśmy się tutaj tylko i wyłącznie po łom. No spoko, jak najbardziej na plus. Ten łom na pewno, ale to na pewno się przyda. Tylko teraz znowu będziemy musieli się przedostać przez bardzo groźne drzwi, które chcą nas zabić. Co nie? Oni chyba tutaj, pracownicy chyba tu byli uwięzieni w tej stacji. Tak mi się wydaje. Co, damy radę? O kurczę, tam jeszcze przeciwnik nas czeka. Ciekawe, czy jakby tu wbiegł, to by zginął, co nie? Ciekawe, czy by go drzwi zabiły. Możliwe, że też by go zabiły. Ale ciekawe, czy byłby na tyle głupi, żeby tu wbijać. Takie tyle pytań, a na tyle brak odpowiedzi. Ła, udało się. Dobra, zobaczmy, czy on coś miał. Niestety nic nie miał. To tak, tam na górę, no nie można doskoczyć, próbowaliśmy, czyli krótko mówiąc, teraz mając łom, możemy wrócić sobie do poprzedniego tutaj, do tego rozwidlenia. Ouć, to bolało, leciutko. Teraz możemy tutaj sobie wrócić do rozwidlenia i poszukać dalszej drogi. To tak, zobaczmy teraz, o tutaj co jest na przykład, tutaj jest jakiś tunel. Nie! Ach! Woda na szczęście, znaczy jest zimna, jest zimna. I co ja jestem?
utknę. Kurde, dlaczego ja nic nie widzę? Boże, Laro! Dobra, umarłem. Dobra, czyli mamy tutaj zaraz na lewo, jak wyjdziemy z tej jaskini, to zaraz na lewo mamy jakieś zagłębienie, gdzie rury prowadzą, co nie. Na razie to przeskoczmy, chodźmy tutaj może dalej. Na przykład do tych jaskiń. Zobaczmy, gdzie prowadzą te jaskinie. Te jaskinie... gdziekolwiek prowadzą, to stamtąd się wraca, niż idzie do niej. Dobra, to sprawdźmy ten rurociąg. Rurociąg jeszcze nam został. To pomalutku może. Niech to! Ach, spadłem do tej wody w końcu. A to jest coś jeszcze? Nie, to jest tylko takie wyjście, przepływ, przepłynięcie. O, proszę. Myślałem, że stąd nie wyjdę, co nie? Ale na szczęście nie było problemów. Na środku ten. Dobra, super. Co tu mamy? Tu coś jest do przodu? Nie, to chyba nie. Tutaj nic, to jest drabinka po prostu. No, wchodzimy na drabinkę i zobaczymy, gdzie się dostaniemy. Kurczę, gdzie my jesteśmy? W jaskini budowali te wszystkie rurociągi? Chyba tak. Z tego co widzę, to jest do przekręcenia, do przekręcenia. Da się to przekręcić z tego co widzę, super. To co, Laro, chyba przekręcamy? Pewnie jakiś ogień zaraz na mnie wyskoczy, czy coś takiego. O! Czyżby temperatura nagle wzrosła? Być może faktycznie, sprawdźmy. O, niespodzianka. Zobaczcie, temperatura wody nagle gwałtownie wzrosła. Sprawdźmy. Nie wszędzie, niekoniecznie wszędzie. Ale ta w tamtym miejscu wzrosła. Czyli tam widzimy, że mamy ciepłą wodę, po której larze nie jest źle. W której można pływać. Nareszcie. Ciepła woda. Super. O, to mam trochę łatwiej sprawę. Tylko czemu tych rurek jest aż tak dużo? A teraz co ja robię? Też odkręcam. A jakbym nie odkręcił, to co? Nie no, ta akurat jest chyba ciepła, po prostu. Dobra, odkręćmy wszystko na maksa. Nie wiem co to da, ale jak wiadomo, jak jest coś do odkręcenia, to trzeba odkręcać. Dobra, jeszcze została jedna dźwignia do przełączenia. I pewnie spowoduje to roztopienie wszystkich lodowców. Będzie tak gorąco. No, na pewno Lara zaraz robi tutaj jakieś zniszczenie totalnie. Wszystkie lodowce rozteguje. Dobra, wejdźmy teraz, wbijmy na górę, zobaczmy co się dzieje. Zrobiło się od razu cieplej, czujemy, że jest cieplej. Tu jest ciepło, ciepło jest. A tu jest jakaś dziura. Dobra, oczywiście się zapiszemy, żeby nie było, elegancko musi być. No i to jeszcze przyjrzyjmy się. Tak, tu jest zamknięte, chyba że można złomu otworzyć. Ale chyba jednak nie. Chyba drzwi jednak złomu nie można otwierać. No dobra, trudno. Cofnijmy się. Nie wiem, co? Kurczę, jaka rozwałka tuś była. Masakra, mam nadzieję, że to nie ja zrobiłem. W każdym razie na pewno coś tutaj wybuchło, ale żadnego wybuchu nie słyszałem, więc to prawdopodobnie wybuchło dużo wcześniej. No i tutaj coś zniszczyło, jakiś dom czy coś. Słyszycie? Może jakaś cutscenka teraz będzie. Teraz jakby coś próbowało odebrać, ale nie za bardzo mu to wychodzi. Tu mamy jakieś plany, mamy piwo, wódę i mamy człowieka. AAAA! Bożeś ty! Kurde, co to było? To jeszcze żyje? Ja cię kręcę, co jest grane? Ej, no nie mów mi, że to jest zombie. Co jest grane? Czy ja będę walczyć z armią umarłych? Ja cię kręcę, jak mnie to wystraszyło. Ale miazga, jeszcze dwa te poszły. Trzy w tej nawet. Ja cię kręcę, jak to było okropne. Mam nadzieję, nie wiem, czy zaraz się okaże, że nasza Lara będzie walczyć z armią nieumarłych.
O kurczę, no to widzę, że sytuacja zaczyna się tutaj z chwili na chwilę komplikować. Może tutaj jakieś eksperymenty były prowadzone? Nie wiadomo, nie wiadomo. Tam jest przejście. Dobra, jeszcze zobaczmy, tam jakieś skrzynki były z tyłu. To jeszcze zobaczmy te skrzynki. No, są jakieś skrzyneczki. Jest też zjazd, to nie jest też powrót. Jakbyśmy chcieli powrócić. Na razie jeszcze nie chcemy. Chcemy za to wejść na skrzynki. Dasz radę? Nie, nie wejdziesz na skrzynki? Wejdziesz na skrzynki. Laro, kurczę, one nie są. Wejdź na te skrzynki. No nie gadaj, że nie możesz wejść na skrzynki, bo nie uwierzę ci. No nie wierzę, no co za. No wejdź na te skrzynki. Dawaj. No nie wierzę, poczekaj, może tak spróbujemy. No co ty, Laro, robisz? Laro, Laro, wejdź na te skrzynki, bo ja chcę się dostać na ten dach. Jeszcze raz, teraz spróbujmy. No patrz, nie da rady. No nie da rady, po prostu świecie. No co za kobieta po prostu w tym momencie jest. No patrz, nie da się. Ale poczekaj, spróbujmy, tutaj jest przy ścianie jest. To może przy ścianie wskoczymy od razu. Przy ścianie może pójdzie. No, no nie gadaj, że nie możesz na niej wskoczyć, tylko wskakuj. No nie może po prostu, nie może. Szkoda, bo chciałem wejść na ten dach, a... Jeśli nie wejdę na skrzynki, to na dach nie wejdziemy na pewno, bo jest troszkę wysoko. Dobra. Co tu jeszcze? O, albo nie, wejdziemy jednak na dach. Tylko w innym sposobem po prostu. Dobra. Czyli jednak na dach się... Widzimy, że jednak na ten dach się da dostać. Tylko tak, czy mi to coś dało ogólnie? No nie wiem, zakładałem, że tutaj coś będzie, jakieś... Tajne przejście, czy coś takiego. Na razie poczaj, rozglądam się i... Właściwie to nic nie widzę. Chyba jednak nic z tego przejścia. Nic ze sekretu. Dobra, trudno, idziemy dalej. Mówiąc dalej, mam na myśli, że idziemy tutaj do tej jaskini. Poszukać jakichś wskazówek. Czyli krótko mówiąc, grasują jakieś zombie. Ale to było przerażające, jak ten zombiak jeden na nas wyskoczył. Tam mamy pieski, które się bawią. Tu mamy ślepy zaułek, dobra. No spokojnie, pieski, no ja wam nic nie zrobię, no. No spokojnie, nie denerwujcie się tak, jej, jak one są podenerwowane. Chyba można przeskoczyć przez tą siatkę? Chyba nie za bardzo. Tutaj coś mam, jakiś hangar zamarznięty. Bo w ogóle fajna lokacja, Antarktyda, podoba mi się, wiecie? Podoba mi się, naprawdę jest klimatyczna. Ładnie też Lara jest ubrana w ten swój ciepły płaszczyk. Powiedzmy kurteczkę, no to nie jest płaszczyk, to kurteczka. Ta... No i co? O, jest przejście! Jakie niewiarygodnie ukryte, mocne. A patrzcie, kto tam jest? A, pan Surprise. Tak, czyli tutaj chyba nie za bardzo da się cokolwiek wymyślić, co nie? Chyba nie. Spokojnie, pieski, jeszcze do was przyjdę, ale jeszcze nie teraz po prostu. Wiecie? Jeszcze mam tutaj parę spraw do załatwienia, więc dajcie mi pracować i jak będzie po wszystkim, to wtedy porozgadamy. Zobaczmy, co jest na dole. W ogóle jaka klimatyczna muzyczka jest troszkę, co nie? Nic. O, poczekaj! To jest ta droga, wiesz, powrót! Czyli co, takie kółeczko zrobiliśmy? Tu jeszcze na dole tylko nie byliśmy, co nie? To chyba z tego wszystkiego warto też tu na dół zajrzeć. O proszę, kogo my tu mamy? Pana Wilksa! Miło mi pana poznać, panie Wilksie. Panie Wilksu! Aport! O Boże, nie gadaj, że dwa strzały poszły. No dwa strzały, nie, no bo dramat, Laro, wiesz co? Ty byś się przynajmniej ten ogarnęła trochę. Dobra, nieważne, zbierzmy co tutaj jest po prostu.
Zmieszczę po prostu tutaj, co tutaj jest. I tyle. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten moment, to byłoby na tyle. Wydaje mi się, że w tym momencie zwiedziliśmy tuż tutaj, w tej lokacji wszystko. I ogólnie, nie wiem tylko po co my podgrzewaliśmy tą wodę. To mnie ciekawi w sumie. Jeszcze na chwilę tu zajrzymy. O, w sensie tutaj to też jest ciekawe miejsce, co nie? Pytanie, człowiek sobie zadaje pytanie, czy da się tutaj dostać, czy to może dla... A nie, jest przycisk. Kurde, ślepy jestem. Bym coś ominął. No i co? Wydarzyło się coś? Trzy przyciski już włączyłem. Dlaczego to się nie otworzyło, się pytam? Jaki to jest wredny, tak już któryś raz z kolei mam. Dobra, weźcie co? Chodźmy jeszcze tutaj do tego... O, tutaj. Do tego baru całego, który jest zniszczony. O, tu jest właśnie ten zniszczony bar. No i chyba w tym barze już niczego nie ma. Tu chyba nie było żadnej dźwigni, co nie? Czy była? Tam chyba nie było z tyłu ukrytej dźwigni. Tak na chwilę jeszcze zobaczę. Nie, tu jest tylko ten nieumarły. I nic poza tym. Nic poza tym tutaj nie ma. No dobra, to wiecie co? To my jeszcze chyba tutaj cofnę się do tej już tutaj poprzedniej lokacji. O tutaj. I zobaczymy... No i co, dalej coś popróbujemy dalej powykombinowywać. Czyli powiedzmy tak, podgrzałem tutaj atmosferę. O, tu jeszcze nie byłem. I tak, i tutaj jest taka sprawa, że na przykład to zamknięte jest. I to jest bardzo, bo to jest w ogóle jakaś linia. To jest bardzo podobna sytuacja, bo zobaczcie, że tutaj też był przełącznik, który nie działał. Co nie? I jedyny tak naprawdę... O, i mogę tutaj pójść, co nie? Czyli krótko mówiąc, się tak trochę wszystko zapętla. Ale tam już byłem i też nic. Chyba, że coś przeoczyłem, no ale nie wydaje mi się. Oczywiście to może mogło otwierać coś jeszcze innego. Tam byłem i tam było... To było tak dosyć długo się szło. No i co teraz? No i nie wiem, co teraz.